Trump powiedział, że gdyby to on był prezydentem, to doprowadziłby szybko do rozwiązania pokojowego. Za jego poprzedniej prezydentury nie wybuchła żadna nowa wojna i wszyscy byli w defensywie. Iran był w defensywie, Putin był w defensywie, czekali grzecznie, Chiny były w defensywie, Korea była w defensywie, wszystkie, Syria i tak dalej, wszystkie ogniska zapalne i. Organizacje terrorystyczne i tak dalej były w defensywie. Kartele meksykańskie były w defensywie, bo zaczął mur stawiać i poza tym strzelał tam do nich na granicy. Natomiast, czyli nie wybuchła żadna wojna za poprzedniej prezydentury Trumpa, tylko gasiły się konflikty. Bo się go bali. To ta projekcja siły taka jak za, za Reagan'a. Rosja się kurczyła, za Reagan'a sowiecka, bo się bali Regana, że rzeczywiście ten aktor odwali coś w nas i się nie pozbieramy. E, Czyli Trump niepoczytalny był dobry dla świata, bo uspokajał. W cudzysłowie niepoczytalny, ja mówię. Natomiast TVN mówi bez cudzysłowu. Natomiast za Bidena wszystko się rozlało. Iran podskoczył, Afganistan przejęli talibowie i z całą bronią, czyli państwo terrorystyczne zostało odtworzone w ciągu kilku dni po tym jak Biden uciekł z Afganistanu i wybuchła wojna na Ukrainie. Za Trumpa siedział cicho Putin. Krym był pochłonięty wcześniej, przed Trumpem. Dobrze? Więc to, Dobrze? co Trump mówi teraz, że gdybym ja był prezydentem, on nie mówi w stosunku do swojej poprzedniej prezydentury, tylko gdybym ja dzisiaj był prezydentem, to ten konflikt, który już jest, wygasiłbym szybko. Tak należy rozumieć słowa Trumpa.